redaktorze zmiany w programie. Gonitwa trzecia, klasz numer 4, Sundze, poniesie wagę 57,5 kg. W gonitwie piątej, koń numer 2, White Warrior, nowa waga 57,5 kg. I w gonitwie szóstej, koń numer 3, Fembus, 57,5 kg. Proszę Państwa, czwarty rok z rzędu partnerem punktu sezonu i fundatorem na jeździe od 3 marca 2024 roku. Oprócz obrazów i fresków na wystawie znajdą się także maltańskie rzemiosło artystyczne oraz przedmioty związane z dziejami Malta. Zapraszamy Państwa także do wzięcia udziału w piłce i podzielenia się tym bezcennym darem. Fiołus czeka na Państwa od 10 do 14 na parkingu między bramą A i B. Niech połączy nas krew, która ratuje życie. Ale przenosimy się już na prawo. Pierwsza dzisiejsza gonitwa dla średnich koni, dla średnich starszych koni drugiej grupy, jest na Skintewski 1300 metrów, gonitwa pod patronatem Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie. Z numerem drugim Power Barbarian, którego będzie dowiadał stanie Janusza Kozłowskiego, Aleksander Mereznik, o tym wagą 60 kg. To nie jest sezon tego konia, mimo że on wygrał w tym roku jedną gonitwę. W zeszłym sezonie bez zwycięstwa, ale solidnie zarobiono w jego biegach. W tym roku nie zarobił nawet 10 tysięcy złotych. Dzisiaj szansa na poprawę statystyk. Czwórka Espresso z zdaniem Wojciecha Rulkowskiego, wydatkowana w Turklejem, wagę 59 kg. Tego miano bardzo solidny sezon. Ostatnio on był drugi w gonitwie pierwszej grupy na dystansie 1400 metrów. Od poprzedniego biegu dołożone kilo. Numerem trzecim do niej zostanie Krzysztofa Ziemiańskiego, bo tylko zwykle waga 55 kg. Bardzo równa, ale jeśli brakuje, żeby wygrywać. Ona biega na coraz dłuższe dystanse. Koń numer 6 się prezentuje w Linkline na samym centrum padoku. Wie, na siebie uwagę, zdania Salicha Prawaca, wsiadła Siergiej Waszutow pod wagą 61 kg. Klacz bez wygranej w tym sezonie, próbowana była w dużych gonitwach, ale niespecjalnie wyszło. No i klacz numer 7. Legendel ze stajni Adama Wierzyka, wsiadle Kumuszbek, do Grzybek pod wagą 57 kg. Dwa zwycięstwa w niższych grupach, ale obydwa z tyłu łatwo. Wydaje mi się, że to nie jest jeszcze to wygrane w grupach czwartej i trzeciej grupy, bo nie jest jeszcze tej klaszy, która jest w świetnej formie. Dzisiaj tutaj korzystają z dobrej wagi. Prostą, ale atakuje już ją cała ława koni. Tam są Zirael, Drink Life, Espresso, Drink Life prowadzi. Ale żona kapitalnie teraz poprawiła. Espresso idzie za nią. Drink Life, Espresso. Espresso wysuwa się na prowadzenie, ale musi ciężko walczyć z klaczą. Espresso, Drink Life, to jest chyba już rozstrzygnięte, wyścig. Espresso wygrywa, Drink Life druga, trzecia Zirael, czwarta Black Angel, piąta Donia, teraz kończy Power Barbarian. Brawo, brawo, udało się.
Czas gonitwy 1 minuta 24 sekundy i 5 dziesiątych. Ćwiartki 21, 30, 34 i 4 sekundy. Za chwilę dekoracja na padoku. No i już jesteśmy. Gonitwę pod patronatem Muzeum Łazienki Królewskie w Warszawie wygrał 3-letni hodowany we Francji Espresso własności pana Roberta Gorczycy, Beaty Olkowskiej i państwa Mazur. Wojciech Olkowski jest trenerem tego konia, a dosiadał go Anton Turgajew. Nagrodę honorowe wręcza pan Radosław Kałużniak, zastępca dyrektora do spraw zarządzania Muzeum Łazienki Królewskiej w Warszawie. Dobra, mamy to. Mamy to i będzie. Gratulacje, panie Robercie.